Grzegorz Krychowiak znalazł su nowy klub. Kolejne informacje związane ze Szczęsnym w FC Barcelonie. Czy Polak wróci do reprezentacji? Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Piłkarze Karabachu spóźnili się na mecz z Tottenhamem przez korki na mieście. Lech Poznań odpadł z Pucharu Polski. Mocny start Czesława Michniewicza w Afryce. Carlo Ancelotti na dłużej w Realu Madryt? Toni Kroos był dogadany z Manchesterem United. Pseudokibic obrażający Viniciusa Juniora skazany. Dziś mamy 27 września, tego dnia 1976 roku urodził się Francesco Totti, a 1992 Granit Xhaka. Jeżeli chcesz być na bieżąco z piłką nożną, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zachęcam do dołączenia do nas, do naszej piłkarskiej społeczności, a teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się wczoraj na piłkarskich boiskach. Za nami kolejne mecze fazy ligowej Ligi Europy. W Stambule Fenerbahce podejmowało belgijski Royal Union Saint-Gilloise. Górą była drużyna Mourinho, która wygrała 2-1. Można powiedzieć, że do zwycięstwa przyczynił się Sebastian Szymański, który przy pierwszym trafieniu zaliczył asystę drugiego stopnia. W Rzymie AS Roma podejmowała Athletic Bilbao. Już na długo przed pierwszym gwizdkiem było wiadomo, że nie wystąpi w nim Nikola Zalewski. Iwan Juric nie powołał go do kadry meczowej. Sam mecz zakończył się remisem 1-1. Wysokie zwycięstwo zanotował Ajax Amsterdam, który rozgromił turecki Beşiktaş aż 4-0. Dużo bramek padło w rywalizacji Eintrachtu Frankfurt z Wiktorią Pilsno. Starcie zakończyło się remisem 3-3. Z opóźnieniem rozpoczął się mecz Tottenhamu z Karabachem. Goście z Azerbejdżanu mieli problem z dotarciem na stadion przez korki w północnym Londynie. Azerowie na stadionie pojawili się dopiero o 20:45, dlatego pierwszy gwizdek tej rywalizacji wybrzmiał dopiero około godziny 21:30. Ostatecznie mecz ten zakończył się wygraną Kogutów 3-0. Oto komplet czwartkowych meczów Ligi Europy. W Hiszpanii rozegrano kolejne mecze w ramach siódmej kolejki La Ligi. Villarreal pokonał na wyjeździe Espanyol 2-1. Las Palmas zremisowało u siebie z Betisem 1-1. W ostatnim meczu Atletico Madryt pokonało 1-0 Celta Vigo. Po siódmej kolejce La Ligi liderem pozostaje FC Barcelona z kompletem zwycięstw. Dumę Katalonii goni Real Madryt, który ma 4 punkty straty. We Włoszech mogliśmy oglądać dwa mecze w ramach krajowego pucharu. W pierwszym Monza pokonała 3-1 Brescia. Pewny awans wywalczyło Napoli, które rozgromiło Palermo aż 5-0. Cały mecz w barwach gości rozegrał Patryk Peda. W Polsce odbyły się kolejne mecze 1/32 finału Pucharu Polski. ŁKS Łódź pokonał na wyjeździe 2-0 Grom Nowy Staw. Zagłębie Lubin po rzutach karnych wyeliminowało Podbeskidzie Bielsko-Biała. Absolutną sensacją zakończyła się rywalizacja Resowi Rzeszów z Lechem Poznań. Lider Ekstraklasy przegrał 0-1 z drugoligowcem, żegnając się tym samym z krajowym pucharem. Warto tutaj dodać, że do 1/16 finału w środę awansowały rezerwy Lecha, które pokonały po rzutach karnych drużynę LKS Barycz Sułów. Świetny początek w Afryce ma Czesław Michniewicz. W środę jego FAR Rabat rozgromił Meknes aż 4-0 w ramach marokańskiej ligi. Była to druga wygrana, która umocniła klub na pozycji lidera. Za oceanem kolejną asystę zaliczył Mateusz Bogusz. Jego Los Angeles FC w finale US Open Cup pokonało Sporting Kansas City po dogrywce 3-1. Polak zaliczył asystę przy pierwszym golu autorstwa Giroud. Klub Bogusza po tym meczu świętował zdobycie trofeum. Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w darmowym menedżerze piłkarskim, zachęcam do gry w Football Team. Gram na najnowszym serwerze Global S1. Jest on łatwiejszy i szybszy od pozostałych serwerów. Mamy tam swój klub Wygwizdanie FC i szukamy nowych, aktywnych graczy. Jeżeli chcesz z nami zagrać, to zarejestruj się, trenuj swojego piłkarza i dołączaj do nas. Pamiętaj, żeby skorzystać z wielkiego bonusu na start w postaci 50 000 energii. Wystarczy, że zarejestrujesz się z mojego linku z opisu. W sieci pojawiają się kolejne informacje dotyczące Wojciecha Szczęsnego. Lada dzień były reprezentant Polski ma podpisać roczny kontrakt z FC Barceloną. Jak informuje Toni Juan Marti, bramkarz wrócił do intensywnych treningów, aby być w jak najlepszej dyspozycji przed testami medycznymi. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, Szczęsny ma podpisać kontrakt w poniedziałek. Co ciekawe, do Hiszpanii wybiera się ekipa filmowa Prime Video, która tworzy dokument o piłkarzu. Warto dodać, że reżyser produkcji James Poole na Instagramie zapytał, czy ktoś zna jakichś realizatorów dźwięku w Barcelonie. W związku z powrotem Szczęsnego zadaje się też pytania w kontekście reprezentacji. Taki bramkarz będący w optymalnej formie zawsze będzie wartościową częścią kadry narodowej. O potencjalny powrót Szczęsnego zapytany został Cezary Kulesza. Prezes PZPN-u w rozmowie z WP Sportowe Fakty przyznał, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do samego Szczęsnego oraz selekcjonera. Wojtek dużo wnosił do reprezentacji, był jej liderem. To doświadczony bramkarz i doświadczony reprezentant. Jego obecność działała dobrze na reprezentację. To jest jednak moja
prywatna opinia, a nie opinia Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN. Wojtek jest w kwiecie wieku, ale to nie ja podejmuję decyzję w tej sprawie. To leży w gestii trenera Probierza i samego Wojtka. A czy według ciebie Szczęsny powinien wrócić do reprezentacji narodowej? Daj znać w komentarzu. W hiszpańskich mediach pojawiła się ciekawa informacja dotycząca Carlo Ancelottiego. Włoch z powodzeniem prowadzi drużynę Realu Madryt. Poprzedni sezon zakończył się zdobyciem Mistrzostwa Hiszpanii oraz Ligi Mistrzów. Jego aktualna umowa z Królewskimi obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Według informacji dziennika AS, Ancelotti ma być otwarty na przedłużenie współpracy. Real z pewnością rozważy taki scenariusz, ale z drugiej strony do końca umowy z Włochem jest jeszcze sporo czasu. Toni Kroos zdradził, gdzie mógł trafić, gdy był jeszcze piłkarzem Bayernu Monachium. Niemiec w 2014 roku przeniósł się z Bayernu do Realu Madryt, gdzie został klubową legendą. To wszystko jednak mogło się potoczyć inaczej, gdyby nie pewne wydarzenie w Anglii. Toni Kroos w rozmowie z mediami przyznał, że był bardzo blisko wzmocnienia Manchesteru United. Tak się jednak nie stało, ponieważ Czerwone Diabły postanowiły zmienić trenera. W 2014 roku, zanim podpisałem kontrakt z Realem Madryt, byłem już dogadany z Manchesterem United. To byłby transfer z Bayernu do United, ale wtedy zwolniony został David Moyes, z którym siedziałem na kanapie w Monachium. Zatrudniono Louisa van Gaala. Wtedy podziękowałem i zrezygnowałem. Kto wie, jakby potoczyły się losy Czerwonych Diabłów, gdyby Niemiec w 2014 roku trafił na Old Trafford. Już wiemy, gdzie karierę będzie kontynuował Grzegorz Krychowiak. Polski piłkarz od lipca był na bezrobociu po tym, jak rozstał się z saudyjską Abchą. Po niecałych 3 miesiącach Krychowiak znalazł zatrudnienie w cypryjskim Anortosisie Famagusta. Poinformował o tym sam klub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak przekazał Tomasz Wodarczyk, stokrotny reprezentant Polski podpisze roczny kontrakt po przejściu testów medycznych. Nowy klub Krychowiaka zajmuje aktualnie 10. miejsce w cypryjskiej ekstraklasie. Poprzedni sezon zakończyli na 6. miejscu. Pamiętacie tę sytuację z 5 lutego tego roku z meczu Majorki z Realem Madryt, podczas którego Vinicius był obrażany na tle rasistowskim? Pseudokibic, który obrażał Brazylijczyka, został skazany. Sprawy w swoje ręce wziął sąd Palma de Mallorca. Ten skazał go na karę roku więzienia i na 3 lata stadionowego zakazu w Hiszpanii. Kara zostanie zawieszona, jeśli skazany spełni kilka warunków, m.in. przeprosi Viniciusa. Z wyroku na pewno zadowolony jest Brazylijczyk, który tak zareagował na platformie X. Sprawdźmy, co zaplanowano na zbliżający się piłkarski weekend. W Anglii rozegrane zostaną mecze 6. kolejki Premier League. Ciekawie zapowiada się niedzielna rywalizacja Manchesteru United z Tottenhamem. Emocji nie zabraknie także w meczu Newcastle z Manchesterem City. Interesująco będzie także na Stamford Bridge, gdzie Chelsea podejmie Brighton. We Francji rozegrana zostanie 6. seria spotkań w ramach Ligue 1. Paris Saint-Germain już dziś zmierzy się z Rennes. W polskim meczu Lens Przemysława Frankowskiego zagra z Niceą Marcina Bułki. W Hiszpanii zaplanowano 8. kolejkę La Ligi. Będzie ona stała przede wszystkim pod znakiem derbów Madrytu, w których Atletico podejmie Real. FC Barcelona na wyjeździe zmierzy się z Osasuną. W Niemczech 5. kolejka Bundesligi, a w niej absolutny hit. Pojedynek Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen. Mecz aktualnego lidera z aktualnym mistrzem. Oprócz tego VfL Wolfsburg zagra z VfB Stuttgart. We Włoszech rozegrane zostaną spotkania w ramach 6. kolejki Serie A. Najciekawiej zapowiada się mecz Udinese z Interem. Emocji nie zabraknie także w pojedynku Bologni z Atalantą. Pozycji lidera będzie broniło Torino, które zagra z Lazio. U nas rozegrana zostanie 10. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Bardzo ciekawie będzie w Warszawie, gdzie Legia podejmie Górnika Zabrze. Piast Gliwice podejmie aktualnego mistrza Jagiellonię Białystok. Za wpadkę w Pucharze Polski zrehabilitować postara się Raków Częstochowa, który zagra u siebie z Puszczą Niepołomice. Który mecz zamierzasz oglądać? Daj znać w komentarzu. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, a jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce o 5 rano. Do zobaczenia!